Magdalena Bałkowiec, zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Zmiany traktatów to próba likwidacji państwa. Niektórzy europosłowie zdradzili polskie interesy, mówił prezes PiS w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej. Dziś premier przedstawił ostatnią część dekalogu polskich spraw, a w poniedziałek poznamy skład nowego rządu. Dziś rano rozpoczął się czterodniowy rozejm między Izraelem a Hamasem. Uwolnionych ma zostać około 50 zakładników ze strony Hamasu i 150 ze strony Izraela. W wywiadzie udzielonym polskiej agencji prasowej Jarosław Kaczyński podtrzymał swój krytyczny stosunek do propozycji zmian w unijnych traktatach. Przypomnijmy, w środę Parlament Europejski niewielką przewagą głosów przyjął rezolucję popierającą wprowadzenie tych zmian, a wśród głosujących za było 9 polskich eurodeputowanych. Paweł Błoch. Europarlament otworzył proces zmian unijnych traktatów, które prowadzą do federalizacji Europy. O zagrożeniach płynących z tego procesu mówił Jarosław Kaczyński. Skrajnie negatywnie oceniamy zmiany w traktatach. To próba likwidacji państwa polskiego i zamiany go w teren zamieszkany przez Polaków, a zarządzany z zewnątrz przez Berlin za pośrednictwem Brukseli. To jest nie do przyjęcia. Ludzi, którzy głosowali przeciw zatrzymaniu tego mechanizmu, w tym polskich europosłów, trzeba określić jak najostrzejszymi słowami. To akt zdrady polskich interesów. Jeżeli chodzi o europosłów PO, dobrze się stało, że tym razem nie poparli tych zmian. Nie mamy jednak wątpliwości, że ich postawa jest kwestią taktyki. Twardą politykę wobec europejskich planów zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Czy chcecie państwo, aby to Bruksela decydowała o tym, czy policja obcego państwa może wjeżdżać na terytorium Polski i aresztować polskich obywateli? Albo czy chcecie państwo, aby to Bruksela decydowała o tym, jaka ma być wysokość podatku od małych i średnich firm? Krytycy zmian unijnych traktatów przestrzegają, że nowe rozwiązania będą prowadziły do utworzenia superpaństwa ze stolicą w Berlinie. Ich plan jest taki, żeby na kolejnym etapie Unia była państwem bardziej zhierarchizowanym, bardziej scentralizowanym i z minimalizowaniem wpływu rządów, partii mniejszych, głównie ze wschodniej Europy. Za zmianami głosowali polscy lewicowi i postkomunistyczni europosłowie. Ich zdaniem przeniesienie kompetencji militarnych i fiskalnych do Brukseli będzie korzystne dla Polski. Ja nie widzę tych zagrożeń. Uważam, że Unia Europejska to my, to Polska, to silna Polska. I po prostu powinniśmy wzmacniać Unię Europejską, bo tym samym wzmacniamy pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Co ciekawe, europosłowie z ramienia Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego głosowali przeciwko zmianom traktatów. Były premier i eurodeputowany wybrany z list Koalicji Europejskiej Leszek Miller uważa, że to była wyłącznie taktyczna decyzja Donalda Tuska. Donald Tusk chce mieć choć trochę spokojnego politycznego nastroju, spokojnego politycznego wymiaru. I gdyby wczoraj posłowie PO zagłosowali tak jak my, to dzisiaj byliby wszyscy na pierwszych stronach z okrzykami zdrajca, 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 a Tusk miałby co robić. Czyli pana zdaniem to było trochę głosowanie taktyczne? Sądzę, że tak. Proponowane zmiany przewidują między innymi zlikwidowanie prawa weta w 65 obszarach oraz narzucenie państwom członkowskim euro jako obowiązkowej waluty. Tam jest kwestia likwidacji weta, tam jest kwestia zmiany liczebności Komisji Europejskiej. Ale tam jest także i kwestia dotycząca wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej, kompetencji dzielonych. Wszystko ma się zmienić na niekorzyść Polaków. Niemcy aktualnie borykają się z problemami finansowymi. Centralizacja Europy, a de facto podporządkowanie wspólnoty europejskiej Berlinowi ma być lekarstwem na słabnącą niemiecką gospodarkę. I wtedy z polskiej gospodarki znajdują się aktywa na wylewarowanie niemieckiej gospodarki i na spłacenie tych 60 fałszywych, wirtualnych, nieistniejących miliardów, które Scholz zaplanował i które teraz mu Trybunał w Karlsruhe obalił. Teraz sprawozdanie trafi 12 grudnia pod obrady Rady Ministrów do Spraw Europejskich. Następnie sprawą zajmie się Rada Europejska, którą zwykłą większością głosów może zwołać konwent, który przekazuje sprawozdanie Radzie Europejskiej. Finalnie opracowany traktat trafia do ratyfikacji przez państwa członkowskie. Paweł Błoch, Telewizja Republika.
Dziś premier Mateusz Morawiecki przedstawił ostatnią część dekalogu polskich spraw, a w poniedziałek poznamy skład nowego rządu, jak mówił premier, ponad podziałami, czyli koalicję polskich spraw. O terminie exposé szef rządu porozmawia z marszałkiem Sejmu. O szczegółach Konrad Chmioła. Premier Mateusz Morawiecki 13 listopada na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu złożył dymisję swojego rządu. Tego dnia prezydent Andrzej Duda powierzył mu misję utworzenia nowego gabinetu, a w kuluarach rozpoczęły się rozmowy z potencjalnymi koalicjantami. Mamy niepowtarzalną szansę, żeby zbudować koalicję polskich spraw, koalicję ponad podziałami, koalicję ponadpartyjną. W poniedziałek prezydent powoła nową Radę Ministrów. Wyłoniony rząd musi uzyskać wotum zaufania Sejmu. Do 11 grudnia premier ma czas na wygłoszenie exposé. Wszystkie terminy konstytucyjne zostaną zachowane. Później w ciągu 14 dni od terminu 27 listopada musi pan premier Mateusz Morawiecki wygłosić orędzie, ale o terminie tuż będzie rozmawiał z panem marszałkiem Szymonem Hołownią. W opublikowanym wczoraj nagraniu premier poprosił marszałka Sejmu o spotkanie, aby omówić trzy sprawy, którymi jego zdaniem niezwłocznie powinni zająć się posłowie. Przedłużenie wakacji kredytowych, zamrożenie cen energii i przedłużenie zerowego VAT-u na żywność. Dziś do tego zaproszenia odniósł się marszałek Sejmu. Oczywiście zapraszam na spotkanie w przyszłym tygodniu, kiedy już zostanie wyklarowany pański status i będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście jest pan ustępującym premierem, czy też kandydatem na premiera, czy już premierem. Ponadto dzisiaj odbyło się spotkanie polityków Konfederacji z premierem Mateuszem Morawieckim. Formacja jako jedyna przyjęła zaproszenie szefa rządu na spotkanie w sprawie koalicji polskich spraw. Jeden z liderów, Sławomir Mentzen, nie pojawił się na spotkaniu. Na temat rządu było króciutko. Powtórzyliśmy naszą deklarację, że nie ma szansy na wspólny rząd, nie ma większości. Poza tym krytycznie oceniamy rząd Mateusza Morawieckiego. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że w rozmowach w sprawie poparcia jego nowego gabinetu uczestniczyli parlamentarzyści różnych ugrupowań, w sumie kilkadziesiąt osób. Ale obiecaliśmy oczywiście tutaj poufność tych negocjacji, bo wiadomo, że nasi konkurenci polityczni będą próbowaliby w takich przypadkach szantażować, straszyć. Już to się odbywa, a chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym rozmówcom. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli wynik głosowania będzie niepomyślny dla premiera Morawieckiego, wówczas inicjatywę przejmie Sejm, który w ciągu kolejnych 14 dni wybierze premiera oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów. Ten scenariusz rozejścia się partii opozycyjnych jest bardzo prawdopodobny. Wydaje mi się jednak, że nie należy liczyć, że zdarzy się to szybko. Kandydatem partii deklarujących sejmową większość jest Donald Tusk. Lider tej koalicji jest przekonany, że jego rząd zostanie powołany 13 grudnia w rocznicę stanu wojennego. 13 grudnia, czyli Dzień Świętej Łucji, Święto Słońca i Światła, fajna data na dobry początek. Niektórzy obchodzą ją śpiąc do południa. Tarcia wewnątrz koalicji Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy są nieuniknione. Partia Razem wyłamała się z koalicji i nie ma zamiaru wchodzić w skład rządu Tuska. Powodem decyzji był brak konsensusu w kluczowych sprawach programowych. Brak jednomyślności może wpłynąć na wynik sejmowych głosowań. W związku z czym pytanie, czy to, co dzisiaj oceniamy przez pryzmat wewnętrznych napięć, będzie na tyle efektywną strukturą i formułą administrowania państwem, że przetrzyma te stres testy, tak to może określę. W nowym rządzie poza Donaldem Tuskiem mieliby zasiąść Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL jako wicepremier, minister obrony narodowej, z KO Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki, a ministrem edukacji będzie Barbara Nowacka. Donald Tusk będzie w bardzo trudnym położeniu, dlatego że będzie musiał w jakiś sposób zapanować nad tą szeroką koalicją, nad różnego rodzaju interesami, ambicjami politycznymi i będzie chciał się wywiązać. Będziemy obserwować, będzie zależeć, czy
to spowoduje jakieś nowe scenariusze, nie wiem, przyspieszone wybory, zmiany w koalicjach. To jest wszystko sprawa otwarta. Dekalog polskich spraw nie jest wyłącznie propozycją programową Zjednoczonej Prawicy, ale zbiorem postulatów również innych partii. Premier Morawiecki stwierdził, że do tego, aby Polska mogła podążać we właściwym kierunku, potrzebna jest polityczna i ponadpartyjna zgoda. Tymczasem Donald Tusk stwierdził, że pierwszym krokiem jego rządu będzie rozliczenie rządów PiS. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Izba Niższa zajmie się między innymi odwołaniem członków Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Tymczasem portal Interia podaje, że w sprawie działania komisji są dwa scenariusze. Pierwszy zakłada powołanie przez nową większość sejmową nowych przedstawicieli, drugi pozostawienie komisji bez obsady, co w praktyce oznacza jej likwidację. Łukasz Żmuda. Zdaniem marszałka Sejmu Szymona Hołowni Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów w latach 2007-2022 chce pełnić funkcje, które dedykowane są polskim służbom. Sejm powinien mieć możliwość sprawdzenia, czy ta tak kontrowersyjna metoda ustalania tych wpływów rzeczywiście ma sens. Czy nie? Już we wtorek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział chęć odwołania całego składu komisji. Przez totalną opozycję nazywaną Lex Tusk, przez Prawo i Sprawiedliwość Lex Antyputin. Będziemy podejmowali decyzję, która jest w kompetencji tej Izby, a więc przy pomocy uchwały odwołamy skład tej komisji. Z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości 31 maja bieżącego roku weszła w życie ustawa o powołaniu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne RP. 2 czerwca Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy i ostatecznie po zmianach podpisał nowelę 31 lipca. W sierpniu weszła w życie. Znamienne jest to, że jednym z pierwszych ruchów, jakie chce podjąć ta koalicja rzekoma na czele z Donaldem Tuskiem, to jest likwidacja komisji, która ma zbadać wpływy rosyjskie w Polsce. Zadaniem komisji jest wskazanie osób z polskiego życia publicznego oraz instytucji będących pod wpływami rosyjskiej agentury. W jej składzie znaleźli się m.in. dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cęckiewicz, profesor Andrzej Zybertowicz czy profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. To jest komisja składająca się z najlepszego w Polsce zespołu, najbardziej kompetentnego zespołu zajmującego się bezpieczeństwem państwa, zajmującego się agenturą, ludzi, którzy nie są politykami, ludzi, którzy są ekspertami. O rosyjskich wpływach w polskiej polityce opowiada serial dokumentalny Reset autorstwa Michała Rachonia i profesora Sławomira Cęckiewicza. Ujawniono w nim nieznane wcześniej informacje i dokumenty na temat polityki prowadzonej przez rząd PO-PSL wobec putinowskiej Rosji. Historia w pewnym sensie zatoczyła koło. Pierwszą decyzją, jaką podjął Donald Tusk w kwestiach dotyczących polityki zagranicznej, było rozpoczęcie rozmów z Rosją taką, jaką ona jest. Później te rozmowy były prowadzone i przeszło to do historii jako polityka resetu. To właśnie w serialu Reset ujawniono dokumenty świadczące o podejmowaniu współpracy służb wywiadowczych Polski i Rosji, sabotowaniu przez Donalda Tuska negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakupu tarczy antyrakietowej, czy zatajeniu przez ówczesnego premiera groźby ataku Rosji na Ukrainę. To wszystko wpisywało się w politykę resetu relacji Warszawy z Moskwą. Skończył się dla Polski fatalnie i skończył się w ogóle jako pewnego rodzaju sposób myślenia o relacjach z Rosją fatalnie dla świata zachodniego. W związku z czym logicznym jest, że kiedy Donald Tusk przymierza się do objęcia władzy w Polsce ponownie, pierwsza rzecz, jaką chce zrobić, to ukryć wszelkie ślady po swojej działalności. Zdaniem publicysty Mariana Kowalskiego komisja powstała zbyt późno. Niektórzy z tamtej strony sceny politycznej mówią, że służby powinny sprawę wyjaśnić. No ale gdyby służby zarządów Prawa i Sprawiedliwości zaczęły intensywnie tą sprawą się zajmować, no to natychmiast ekipa Prawa i Sprawiedliwości byłaby posądzona i obsmarowana w świecie, że używa służb do walki z opozycją. Interes w zlikwidowaniu komisji może mieć także sam marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Przez lata pracował w TVN-ie. Generał Mirosław Różański, jego główny ekspert do spraw bezpieczeństwa, był przeciwnikiem przesuwania polskich wojsk na wschód, no bo gdzie tam jakaś
wojna z Rosją. Projekt uchwały w sprawie odwołania członków Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów zaplanowano na najbliższą środę, drugiego dnia posiedzenia Sejmu 10 kadencji. Wcześniej mają zostać powołane komisje śledcze dotyczące wyborów kopertowych, tzw. afery wizowej oraz wykorzystania przez służby oprogramowania Pegasus. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował dziś o złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o stwierdzenie niezgodności z konstytucją europejskich przepisów regulujących uprawnienia do emisji CO2 w systemie ETS. W ocenie Zbigniewa Ziobry Polacy płacą więcej za prąd przez rozwiązania, które narzuciła naszemu krajowi Unia Europejska w ramach systemu ETS, który zobowiązuje do zakupu tzw. uprawnień do emisji handlu dwutlenkiem węgla. Wystąpiłem o stwierdzenie niezgodności z konstytucją europejskich przepisów regulujących materię zakresu uprawnień do emisji CO2 w systemie ETS, który został wprowadzony z pogwałceniem zasady jednomyślności, która gwarantowała każdemu państwu, w tym Polsce, złożenie weta w sytuacji, kiedy rozwiązania dotyczą bezpośrednio miksu energetycznego i bezpieczeństwa energetycznego państwa. W tym wypadku tak właśnie było. Rozwiązania z zakresu ETS, handlu uprawnieniami, bezpośrednio, radykalnie ingerują w sferę energetyki i całej gospodarki siłą rzeczy, sprawiając, że państwa muszą zmieniać miks energetyczny. W przypadku Polski jest to szczególnie drastyczne, można powiedzieć najbardziej drastyczny zabieg, dlatego że polska gospodarka, o czym wszyscy wiedzą, w znaczącym stopniu czerpie energię elektryczną ze spalania węgla. A cały system ETS pomyślany w taki sposób, aby eliminować węgiel jako źródło prowadzące do pozyskiwania energii elektrycznej. W konsekwencji te europejskie decyzje, które zapadły z wyłączeniem zasady jednomyślności, z pozbawieniem Polski do złożenia weta, doprowadziły do radykalnej ingerencji w polski miks energetyczny. A teraz informacja niemal z ostatniej chwili. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że dziś szefowa resortu Anna Moskwa wydała decyzję zasadniczą na wniosek PGE PAK Energia Jądrowa dotyczącą budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce we współpracy z koreańską firmą KHNP. Decyzja zasadnicza, jak czytamy, stanowi wyraz akceptacji państwa dla przedstawionego przez inwestora zamierzenia inwestycyjnego w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. I zmieniamy temat. Prezydent Andrzej Duda uczestniczył dziś w zebraniu plenarnym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, które odbyło się na Zamku Królewskim na Wawelu. Komitet został powołany 18 grudnia 1978 roku, w 3 miesiące po wpisaniu historycznego centrum Krakowa na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ten rzeczywiście znakomity, jak pokazały te 4 dziesięciolecia, pomysł tego, aby stworzyć społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. I stopniowo, z upływem lat, kiedy stał się on miejscem, w którym rzeczywiście spotykają się dla działalności społecznej, dla działalności, dla dziedzictwa Krakowa, ale przede wszystkim dziedzictwa Rzeczypospolitej, osoby znamienite, cieszące się w Krakowie szacunkiem, których działalność bardzo często swoimi znakomitymi wynikami, osiągnięciami przekracza granice Rzeczypospolitej, nie tylko Krakowa, którzy są ekspertami w dziedzinie architektury, w dziedzinie historii, w dziedzinie ochrony zabytków, w dziedzinie ochrony dorobku kulturowego, którzy są postaciami nietuzinkowymi, których zdanie nie tylko w przestrzeni
krakowskiej, ale których zdanie także i w przestrzeni ogólnopolskiej, a często, jak wspomniałem, i światowej, brzmi, ma znaczenie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz wiceprezydent miasta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka podpisali dziś umowę o współprowadzeniu teatru Pinokio. Stała dotacja wyniesie 1,5 miliona złotych. To jeden z najstarszych w Polsce teatrów lalkowych, działający od 1945 roku. 23 nowe współprowadzenia w ciągu ostatnich 8 lat, jeżeli chodzi o instytucje artystyczne, i ponad 30 instytucji pamięci, instytucji muzealnych. Łącznie mamy w tej chwili już ponad 100 instytucji współprowadzonych z budżetu centralnego. Cieszę się bardzo, że Teatr Pinokio, jeden z dwóch bardzo znanych i wspaniałych teatrów lalkowych z Łodzi, otrzymuje to wsparcie i będzie to teatr współprowadzony od dziś z Ministerstwem Kultury, miasto Łódź i Ministerstwo Kultury, i to jest 9. już instytucja współprowadzona w Łodzi. Teatr Pinokio przeszedł metamorfozę chociażby pod tym kątem, że od kilku miesięcy znajduje się w wyjątkowej siedzibie, stuletniej fabryce, która przeszła rewitalizację. Pochłonęło to ponad 42 miliony złotych i to był największy, myślę, wydatek, jeśli chodzi o rewitalizację obszarową naszego miasta. Ale to również doskonale wpisuje się w dziedzictwo przemysłowe, z którym związane jest nasze miasto, a tym samym nadaliśmy temu budynkowi nową funkcję. Tym razem będzie to funkcja kulturalna, przeznaczona nie tylko dla dzieci, dla młodzieży, ale również dla dorosłych. I nie tylko z Łodzi, szanowni państwo, ale również z województwa łódzkiego i z całej Polski. W ciągu ostatniej doby kontrolowana przez Ukrainę część obwodu chersońskiego została ostrzelana 119 razy. Na sam Chersoń spadło 91 pocisków. W wyniku wczorajszego ostrzału wsi Czarnobajewka pod Chersoniem zginęły 3 osoby. Natomiast dziś rano rosyjskie wojska okupacyjne ostrzelały bibliotekę dziecięcą w Chersoniu. Tam na szczęście nikomu nic się nie stało. Na Ukrainie jest nasz korespondent Witold Newelicz. Zacięte walki w okolicach Abdijewki. Tam Rosjanom niestety udało się zbliżyć na bardzo bliski, niebezpieczny dystans do takiej redukcji ukraińskiej. To jest teren zakładów koksochemicznych. Zaczyna przypominać to wszystko, co działo się w Mariupolu oraz w Bachmucie. No jednak Rosjanom bardzo zależy na otoczeniu tych co najmniej dwóch brygad bojących miasta Abdijewka, znajdującego się niespełna 12 kilometrów od stolicy obwodu donieckiego. No oczywiście lepsze wieści nadchodzą z południa, gdzie wiadomo już, iż ten desant przeprowadzony kilka tygodni temu na lewy brzeg Dniepru, on zaowocował sukcesem. Ten przyczółek w Krynkach już jest trwały, umocniony. No i poza tym na pewno ponad 20 kilka kilometrów wybrzeża Dniepru po lewej stronie jest pod kontrolą wojsk ukraińskich. Samo miasto Chersoń oraz jego okolice, właściwie tereny obwodu chersońskiego będące pod kontrolą ukraińską, były dzisiaj bardzo ostrzeliwane przez rosyjską artylerię. Różnego rodzaju środki rażenia. Jeden z pocisków trafił w czytelnię dziecięcą w samym Chersoniu, ale w wyniku ostrzału rosyjskiego wcześniej te 3 osoby zginęły w Czarnobajewce. To jest miejscowość położona bardzo blisko Chersonia na północ. Znajduje się tam lotnisko. Dziś rano rozpoczął się 4-dniowy rozejm między Izraelem a Hamasem. Zakłada on m.in. uwolnienie około 50 zakładników ze strony Hamasu i 150 ze strony Izraela. Do tej pory, jak informuje katarski MSZ, Hamas uwolnił 24 zakładników, 13 Izraelczyków, 10 obywateli Tajlandii i obywatela Filipin. Potwierdzono też uwolnienie przez Izrael 39 więźniów palestyńskich. Od 6 rano czasu polskiego w Strefie Gazy obowiązuje formalnie zawieszenie broni między Izraelem a organizacją Hamas. Zostało ono wynegocjowane przez Katar, a rozmowy w tej sprawie trwały kilka tygodni. Przerwa w walkach ma potrwać 4 dni, a najważniejszym elementem umowy jest wypuszczenie części zakładników przetrzymywanych przez Hamas i wymiana ich na osoby więzione przez Izrael. Od rana izraelska armia wycofuje z Gazy swoje pojazdy opancerzone, czołgi i buldożery. To pierwsza przerwa w walkach od
7 października, kiedy to terroryści z Hamasu zaatakowali Izrael. Organizacja Narodów Zjednoczonych wyraziła nadzieję, że tymczasowy rozejm, który wszedł w życie dziś rano, umożliwi po raz pierwszy od tygodni napływ pomocy do północnej Gazy. ONZ potwierdza, że w tej chwili ciężarówki z zaopatrzeniem humanitarnym wjeżdżają do Gazy przez przejście graniczne w Rafa. Mamy nadzieję, że wprowadzone w życie porozumienie między Izraelem a Hamasem przyniesie wytchnienie mieszkańcom Gazy i Izraela oraz pewną ulgę zakładnikom i zatrzymanym, którzy zostaną uwolnieni, a także ich rodzinom. Mamy nadzieję, że pozwoli to rodzinom pogrążonym w żałobie uczcić pamięć swoich zmarłych i pochować ich z godnością. Mamy nadzieję, że ta przerwa humanitarna doprowadzi do długoterminowego humanitarnego zawieszenia broni z korzyścią dla mieszkańców Gazy, Izraela i nie tylko. Od rana granicę przekroczyło 80 ciężarówek z pomocą humanitarną i 67 tysięcy litrów paliwa. Światowa Organizacja Zdrowia zapewnia, że jej przedstawiciele w Gazie cały czas pracują nad ewakuacją kolejnych szpitali, w których z powodu bombardowań i braku paliwa istnieją poważne obawy epidemiologiczne. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni bezpieczeństwem około 100 pacjentów i pracowników służby zdrowia pozostających w szpitalu Al-Shifa. Ze względu na ograniczony czas, jaki członkowie misji mogli spędzić w szpitalu oraz pilność przeniesienia osób w stanie krytycznym, trudno dokładnie określić, ile osób tam pozostało. Napływają do nas także prośby o interwencję w innych szpitalach, indonezyjskim i Al-Ali. Cały czas nad tym pracujemy. 34 osoby zostały aresztowane w wyniku zamieszek, które wybuchły wczoraj wieczorem w centrum Dublina. Przyczyną zamieszek był atak nożownika na trójkę dzieci i nauczycielkę. Odnieśli oni obrażenia, na szczęście nie zagrażające życiu, jednak incydent wywołał starcia między policją a grupą antyimigranckich demonstrantów. Po konsultacji z komisarzem policji jestem przekonany, że przyjazd do miasta jest teraz bezpieczny. Na szczęście zamieszki, które miały miejsce wczoraj wieczorem, dotyczyły stosunkowo niewielkiej części miasta i zostały stłumione w ciągu kilku godzin. I chociaż niektóre sklepy mogą być nieczynne, zdecydowana większość jest otwarta, a więc tak jak mówiłem, do miasta można przyjechać. Zwiększamy liczbę funkcjonariuszy patrolujących centrum, a jeśli uznamy, że istnieje zagrożenie, to poinformujemy o tym niezwłocznie. Przed sklepem Penny wybuchł pożar. Później jakaś banda próbowała włamać się do Arnots, rozbić witrynę i wyłamać drzwi. Ale wszystko było dobrze zabezpieczone. To, co robili ci chuligani, było absolutnie przerażające. To nie miało nic wspólnego z tym atakiem na dzieci. To nie ma nic wspólnego ze skrajną prawicą, skrajną lewicą czy czymkolwiek innym. To po prostu bandytyzm i niszczenie miasta, niszczenie turystyki i po prostu absolutna hańba. Menadżer zadzwonił do mnie i powiedział, że przed sklepem jest za dużo ludzi i nie damy rady się obronić. Rozbili szybę w footlockerze na Henry Street, a personel nadal był w środku, więc dla bezpieczeństwa wszyscy uciekli na dach. Wszystko rozkradzione i zniszczone. W Dublinie wybuchły najpoważniejsze od lat zamieszki. Zaczęły się wczoraj wieczorem w reakcji na atak nożownika na dzieci i dorosłą kobietę. Napastnikiem był mężczyzna pochodzący z północnej Afryki. Zamieszki koncentrowały się na O'Connell Street, jednej z najważniejszych ulic irlandzkiej stolicy. Licząca od 100 do 200 osób grupa rzucała petardami, butelkami i innymi przedmiotami w kierunku funkcjonariuszy policji. Podpalony został policyjny samochód, kilka autobusów miejskich i tramwaj. Doszło także do aktów wandalizmu, rozbijano wystawy w sklepach przy O'Connell Street. Uczestnicy zamieszek skandowali antyimigranckie hasła, a na zdjęciach i nagraniach można było zauważyć plakat z napisem Irish Lives Matter. Policja poinformowała, że mimo gwałtownego charakteru zamieszek nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Dziś od rana służby sprzątają wraki pojazdów i wymieniają potłuczone witryny sklepów. Wczoraj, powołując się na indyjskie władze, zapowiadaliśmy, że za kilka godzin mężczyźni uwięzieni przez prawie 2 tygodnie w zawalonym tunelu autostradowym w indyjskich Himalajach zostaną uwolnieni. Pojawiły się jednak kolejne problemy i potrzebna była przerwa w pracy. Dziś akcja została wznowiona. Mamy nadzieję, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do wieczora uda nam się dotrzeć do uwięzionych robotników. Na przestrzeni następnych 5 metrów nie ma żadnych metalowych przeszkód i skał. Mamy takie zapewnienie od operatora georadaru. Ratownicy mieli nadzieję zakończyć wiercenie wczoraj, ale musieli je zawiesić po uszkodzeniu platformy, na której umieszczona jest maszyna wiertnicza.
Szacuje się, że do przewiercenia pozostało około 15 metrów, a badania z wykorzystaniem georadaru wskazują, że nie będzie już żadnych metalowych przeszkód. 41 robotników budowlanych z najbiedniejszych stanów Indii od 2 tygodni przebywa w 4,5-kilometrowym tunelu w stanie Uttarakhand. Władze zapewniają, że mężczyźni są bezpieczni, mają dostęp do światła, tlen, żywność, wodę i leki. I to wszystko na dziś. Za chwilę jak zawsze sport i pogoda. Spokojnego wieczoru, do zobaczenia.